Cześć ludziska, witam was w kolejnej części pokazującej resztę tutaj tych gier na kompilacji Sega Mega Drive Ultimate Collection. Ostatnio mieliśmy Sonic & Knuckles, teraz mamy następny Sonic 3D. Przechodzimy do następnego tytułu. Zobaczycie jak to tutaj wygląda. Zasuwamy. Ok. Jak widzicie 3D naprawdę mega. Nie no, teraz ja się oczywiście żartuję, ale na tamte czasy to naprawdę było coś. I zasuwamy. Ja tutaj skipuję tą fascynującą cutscenkę. I naszym jeżem będziemy tutaj szaleć. Jak widzicie, już rzut izometryczny. Już w innym, że tak powiem, wydaniu. Tutaj też trzeba się przyzwyczaić do sterowania. Zapierniczamy Mega Sonikiem. I jak widzicie, wypuszcza nas tutaj jakaś mega wypuszczajka, że tak powiem. Tereny nierówne. Te 3D oczywiście jest umowne, bo jest to 2D w rzucie izometrycznym, ale tutaj dodali sobie 3D. Dobra. I molestujemy jeża kolejny raz. Dobra, przejdźmy do następnej części. Chcę wam pokazać w tym odcinku do końca wszystkie gry, żeby nie było tego za dużo. Tutaj mamy spinball tak zwany, też z Sonikiem. Dobra. Jak widzicie, powrót do właśnie tego 2D z boczku. Mamy elementy pinballowe. O, fak, butons. Udało mi się wybić. Jak widzicie, element pinballowy nasz jeżyk robi tutaj za kulkę. Także dość ciekawa wariacja dla fanów jeżyka. Odbijamy sami oczywiście. Przejdźmy może do kolejnego tytułu, żeby zbytnio czasu nie tracić. I mamy Sonica the Hedgehog. Pierwsza część tych Soników, jak widzicie, jako flagowa postać, jest naprawdę dużo na tej kolekcji. Sega! I zapierniczamy z kolejnym tytułem. Tutaj tak naprawdę jedynka. I zasuwamy naszym jeżem. Wszystko wygląda bardzo podobnie. Mamy cały czas do czynienia z czymś podobnym. Platformóweczka bardzo szybka. Naszym jeżem tutaj jak zwykle biegamy. Śmigając i niszcząc kolejnych tutaj kolejne stworki, uważając na kolejne przeszkadzajki. Zaraz włączymy kolejny tytuł. Dobra, przejdźmy do następnego filmiku, do następnej części, do dwójki. Zobaczymy jak się tutaj dwójka zmieniła. Tutaj możemy grać też oczywiście w tytuły. Cały czas przypominam, dwóch graczy. Tych tytułów jest dużo dla dwóch graczy. I Mega Jeż razem z Mega Lisem zasuwają, znowu przemierzają krainy. Graficznie zbyt dużo tutaj się nie zmienia, ale zawsze troszkę się tam coś zmienia. Ja tak jak mówię, nie byłem nigdy fanem tej serii. Nigdy jeże mnie nie fascynowały. Także zasuwamy dalej i zaraz włączymy kolejną część z jeżem w roli głównej. Tak na szybciej pokazuję wam kolejny gameplay. Ok, jedziemy dalej do trójki. Po tej trójce będziemy mieli znowu następny kultowy tytuł. Także ja zasuwam, żeby zdążyć. Tytuł, jeżeli chodzi o trójkę, znowu bardzo podobnie. Ja tutaj akurat pauzę dałem. Mamy naszego jeża razem tutaj z Liskiem. I jak widzicie, mamy drugiego Motherfucker Sonika i zapierniczamy.
Także podobna mechanika, podobnie wygląda, jak ktoś jest fanem. To niech się zastanowi. Oczywiście jakieś liany, przeszkadzajki, stworki. I jak to w przypadku platformówek. Przechodzimy do następnego tytułu. Lecimy z koksem dalej, żeby jak najwięcej wam pokazać. Dobra. Przechodzimy teraz do gry bardzo znanej, Street of Rage, znanej z automatów, tak jak i Golden Axe, znanej właśnie też z kilku platform. Street of Rage, dobry tytuł, dobra chodzona bijatyka. Także jak widzicie, tutaj też wybieramy sobie gościa, którym będziemy sterować, i w myśl zasady zasuwaj w prawo, bo na lewo biją, to tłuczemy wszystko. Tutaj już widzicie, jaka muzyka. Yeah! Policaj. Dup. Dobra. Dostałem wciery. Ale teraz mu się odwdzięczę. Oczywiście, jak to w tego typu grach było, rozwalamy jakieś później też przeróżne pierdołki, beczki, inne dupstwa. Wtedy naprawdę bardzo dużo frajdy dawało takie właśnie chodzącą bijatykę grać w dwie osoby. Dużo żetonów na tego typu grach się traciło. Oczywiście najbardziej znanym, najbardziej pamiętnym tutaj przez was na pewno będzie Cadillac and Dinosaurs, albo The Punisher, albo Alien, właśnie ten scrollowany, bardzo dobry tytuł, ale to są już nowsze czasy, o wiele lepsze gry. Tutaj cały czas jesteśmy w tej chwili w epoce 16-bitów i konsoli Mega Drive, czyli nie mamy tutaj żadnego portu z automatu. Lejemy, idziemy w prawo. Przejdźmy do kolejnego tytułu, Street of Rage 2. Też na szybciocha zasuwamy. 92 rok, jak żeście widzieli. Mamy też pojedynek, mamy tutaj mamy więcej do wyboru, jeżeli chodzi o naszych zawodników, którymi możemy śmigać. Wszystko, jak widzicie, podobnie. Napierniczamy się. Znakomita animacja, lejemy punków, inne tałataństwa. Swoją drogą, taka ciekawostka, bardzo dużo gier wtedy motherfuckerzy, źli ludzie, to byli to były pancury, czyli punkowie. Ciekawe w tych czasach, co by były dresy, tylko podejrzewam, czy nie wiem kto by był tym największym motherfucką na ulicy. Wtedy w tamtych czasach właśnie dużo tytułach właśnie tą rolę tych złych grali właśnie ludzie ulicy, punki, przeróżne właśnie z pieszczochami na rękach i tego typu akcje. Także jak widzicie, lejemy tutaj w budkach różne pierdołki z żarciem, jak to bywa w chodzonych bijatykach, paski z energią. Te gry były naprawdę bardzo popularne w tamtych czasach. Przejdźmy do następnego tytułu, lecimy dalej. Street of Rage 3. Już nam się to tutaj wczytuje. 94 rok, także jak widzicie, sukces, że tak powiem, pieniężny jednych tytułów nastrasza, żeby grać, żeby robić kolejne części, i tak to zostało do dzisiaj. Czasami ciągną się niektóre serie IP. Naprawdę ludzie mało zmieniają, byle żeby kasę wyciągać, i tutaj może mnie zabijecie, tak, ale tak, mówię tutaj o Assassin's Creedzie, tak, mówię tutaj o Call of Duty. Więcej innowacji, panowie, choć nie powiem, w przypadku niektórych tytułów nawet ta innowacja nie musi być jakaś wielka, bo jak jest fajna gra, to tak naprawdę wystarczy nową historię, nowych przeciwników i czasami gra się naprawdę wyśmienicie. Choć, tak jak mówię, niektóre powiedzenia są, że nie zmienia się coś, czego, co jest dobre, ale tutaj nie mi się rozwodzić tak porządnie na ten temat. Także jak widzicie, tutaj mamy kolejną część, jakiś już z ciosami też specjalnymi. I lejemy w myśl zasady w prawo i przechodzimy do następnego tytułu. Mamy Super Thunder Blade. Kolejny tytuł ze stajni Sega. I jak widzicie, teltopterek, i będziemy strzelać. Tego typu gier też naprawdę było dużo. Może niekoniecznie w tym rzucie. O, już spadłem.
Widzicie, jak szybko można tutaj stracić życie. Zasuwamy tym helikopterem i strzelamy do wszystkiego. Swojego czasu też było właśnie bardzo dużo strzelania, tylko że takich skrolowanych do góry lub na prawo. Tutaj akurat mamy taki rzut, można powiedzieć, izometryczny w głąb ekranu. Więcej było gierek typowo takich właśnie do góry lub skrolowanych na bok. Następny tytuł niech nam się tutaj pojawi. Dobra, też widzicie, mamy do czynienia z jakimś RPG-iem. Ja w ten tytuł też nie grałem. Okej. Na pewno coś tutaj się będzie działo złego. Na pewno będziemy mieli motyw przegadania. Będą sobie tam gdzieś coś gadać. Ja mam nadzieję, że dość szybko to demko zniknie, bo chcę wam wszystkie tytuły pokazać, a już na następną część. Myślę, tam dla dwóch tytułów nie warto robić kolejnej części. Myślę, że to co jest, to starczy. Więc szybko, szybko do... przejdźmy tutaj do samej gry. Ciachamy nożykiem. Rozmawiamy. Także tak widzicie, to wygląda. Tutaj na początku walki nie ma, tylko jest dużo gadania, jak to było w przypadku tego typu gier. Przejdźmy do kolejnego tytułu, szkoda czasu. Lecimy z Vectormanem. Dwa tytuły jeszcze zostały. Ok, mamy Blue Sky Software. Z 95 roku gierka, tak jak widzicie na ekranie. Musi się nam z zajebistą animacją wczytać tutaj tytuł gry. I zasuwamy. Ten tytuł akurat też był bardzo popularny na konsoli Sega i ogólnie był to dobry tytuł. Jak widzicie, jest wykonany fajnie. Zapierniczamy, strzelamy, skaczemy, niszczymy przeciwników. Także widzicie, tak to wygląda. Przejdźmy do kolejnego tytułu na szybciocha, do drugiej części ostatniej gry tutaj na tej kompilacji tytułów. Zobaczymy, co nam się tutaj tak na szybciocha. Jakaś trofka nawet padła. Wow, wow, wow. Chyba że graliśmy w każdą grę na tej kompilacji. Jakaś trofka wpadła. Ale tak jak mówię, dużo tych trofek jest takich, że musimy coś w danej grze osiągnąć. Dojść do jakiegoś levelu albo zdobyć ileś punktów. Jak widzicie, tutaj latamy w tej chwili. Strzelamy. Śmigamy gdzieś tutaj na dół. Także tak to wygląda. Ja jeszcze na szybciocha chcę zobaczyć, jak wygląda sprawa z ekstrasami. Także wyjdę tutaj z tej gry. To są wszystkie gierki, oczywiście pozostawiam wybór wam. Wejdźmy do ekstrasów. Coś nam się tutaj odblokowało, wywiady jak widzicie, czyli mamy tutaj wstawki filmowe, troszkę to może zajmować miejsca na takim Blu-rayu, ale czy tak, myślę, że tych gier powinno być więcej. Ja już muszę powoli kończyć tutaj ten gameplay, bo widzę, że zostało mi na karcie pamięci niecała minuta czasu. Więc ten akurat ostatni odcinek będzie trochę krótszy. Ja wam zostawiam wybór, czy wy chcecie zainwestować w coś tak naprawdę retro, czy chcecie grać w tego typu gry. Dla części ludzi będzie to wspomnieniem, dla części ludzi będzie to poznaniem czegoś, co nie zaznali w swoim życiu, czyli starszego, oldschoolowego podejścia, trudniejszych gier. Jak widzicie w tych ekstrasach, jakieś tutaj wywiady, inne pierdołki. Ja się z wami żegnam, jak możecie komentujcie, oceniajcie. Widzimy się przy następnych tego typu filmikach. Na razie, hej!